Do Wrocławia zjechało ponad 700 zawodników z kilkudziesięciu krajów. Wszystko po to, by powalczyć o medale oraz kwalifikacje do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Japonii. Wszystko rozpoczęło się w sobotę, kiedy odbyło się oficjalne otwarcie turnieju z udziałem ważnych osobistości. Byli sponsorzy, bez których impreza nie mogłaby się odbyć. Nie zabrakło m.in. istotnych postaci z naszej polityki. Nie oni jednak oczywiście byli tego dnia najważniejsi. Wszystkie oczy zwrócone były na sportowców, którzy pokazali się z kapitalnej strony. Oglądaliśmy rywalizację w kata. Było też kumite. Kibicom bardzo przypadły do gustu konkurencje związane z łamaniem desek, które są niezwykle widowiskowe. A po wielkie widowisko się przecież przychodzi. Tym razem zmagania karateków można było obserwować za darmo i wielu wrocławian z tego bonusu skorzystało. Hala Orbita nie świeciła pustkami i to mocny dowód na to, że Mistrzostwa Europy były bardzo udane. Wielkie podziękowania należą się na pewno Agnieszce i Sylwestrowi Sypieniom. To oni wzięli na swe barki trudy związane z organizacją zawodów. Przypomnijmy, w tej kwestii byli debiutantami, ale spisali się bardzo dobrze. Potwierdzeniem jest zarówno frekwencja, jak i uśmiechnięte miny zawodników, którzy opuszczali Wrocław po swoim starcie. Na tatami mogliśmy za to zobaczyć innych przedstawicieli rodziny Sypieniów, Patryka i młodego Czarka. Przechodząc do sportowej części, to z pewnością był bardzo dobry występ biało-czerwonych, choć faworyci z Rosji zdecydowanie zdominowali rywalizację. Pokazali, że czynią ciągłe postępy i będzie ich trudno w Europie dogonić. W kategorii Patryka Sypienia mistrzem kontynentu został Andrzej Luzin, który wygrał finał z doświadczonym Hiszpanem Alejandro Navarro. Wrocławianin zajął czwarte miejsce. To jego wielki sukces i na pewno należą mu się ogromne gratulacje. Najważniejsze, że ta pozycja dała awans na Mistrzostwa Świata. W nieco lżejszej kategorii trzecie miejsce zajął Oskar Mazurkiewicz i również on zdobył przepustkę do Japonii. W jego grupie walka o złoto pomiędzy reprezentantami Rosji, mistrzem Ashot Zarinian. Wśród najlżejszych także dominacja karateków ze wschodu, złoty medal dla Jewgenija Gułkowa. I jeszcze najcięższy tu tytuł trafił do Aleksandra Jeremienki. Męska kategoria zdominowana przez Rosjan, podobnie zresztą wśród kobiet, ale w tym wypadku biało-czerwone mogą być niezwykle dumne, bo zdobyliśmy na trzy kategorie wagowe aż cztery medale, w tym jeden z najcenniejszego kruszcu. Po Mistrzostwo Kontynentu w najcięższej kategorii sięgnęła Maria Jasko, pokonując w wielkim finale inną Polkę Beatę Openchowską. Bardzo cieszyło oko patrząc, że była to jedyna kategoria, w której udało się pokonać Rosjanki. W grupie średniej brąz Aleksandry Matysiak, a w tej najlżejszej trzecie miejsce dla Anny Wiatrowskiej. Po mistrzostwo sięgnęły oczywiście Rosjanki Ksenia Zasorina i Jarosławna Morewa. Kyokushin, przypomnijmy, to pełnokontaktowa sztuka walki, rodzaj karate stworzony przez Masutatsu Oyamę. Nazwa Kyokushin pochodzi od japońskich słów Kyoku, biegun, ekstremum, najwyższa ranga oraz shin, prawda, prawdziwość, rzeczywistość. Słowo Kyokushin tłumaczone jest najczęściej jako ekstremum prawdy, dążenie do poznania prawdy. Turniej przeszedł do historii, a my mogliśmy nieco prawdy o tej fenomenalnej sztuce we Wrocławiu poznać.